Trudno nie wiedzieć w tym kraju, gdzie w ogóle religia stała się kulturą, kim jest Jezus, ale nie znasz Go osobiście i na pewno postrzegasz Go właśnie przez pryzmat religijnych rytuałów. Ale Bóg nie jest religią i nie chodzi Mu tutaj o to, żebyś Ty święcił jajka albo gotował bigos na święta. To w ogóle nie o to chodzi, żeby się spowiadać. Nie chodzi o to, żeby chodzić na pielgrzymki. Nie chodzi o to, żeby chodzić do kościoła i wierzyć, że jest Bóg. To chodzi o to, żeby Go poznać osobiście. Poznać osobiście. Kiedy moja przyjaciółka tutaj mówiła o tym, że trzeba przystanąć i spróbować, jaki jest Bóg. Przechodziły dwie dziewczyny i się śmiały, jak to jest spróbować Boga. Wiesz co? Wielokrotnie wyrabiasz sobie opinię na jakiś temat tylko na podstawie jakiejś pogłoski albo tego, co zobaczysz. A spróbuj rozróżnić sól od cukru, nie smakując, jak jedno i drugie w ogóle smakuje. Spróbuj odróżnić tylko po wyglądzie. Nie da się. Trzeba spróbować. Tak samo jest z Bogiem. Musisz Go spróbować, czyli musisz Go zawołać osobiście do swojego życia z intencją, prawdziwą intencją poznania Go, z intencją poznania prawdy. Boga dosięgają tylko praktycy, nie teoretycy, którzy sobie już wyrobili zdanie na podstawie pogłosek i tego, co tam im wtłoczono do głowy za dzieciaka. Być może byłeś przymuszany do tego, żeby chodzić do kościoła, a być może jesteś ateistą po prostu i nie chcesz wiedzieć, widzieć nic o Bogu, nie chcesz wiedzieć tak naprawdę nic o tym, co wydaje ci się tylko mrzonką i wymysłem człowieka, żeby zmanipulować drugiego człowieka. Ale ja wierzę, że jest w tobie pragnienie poznania prawdy. Ja wierzę, że nie jesteś hipokrytą tak do końca, że to, co było w twoim sercu jako dziecko, to pragnienie i ta nadzieja, że jest coś więcej niż to życie, które dzisiaj przeżywasz. To pragnienie dosięgnięcia absolutu, to pragnienie poznania prawdziwej miłości. To jest pragnienie, które Bóg włożył w twoje wnętrze. I to jest pragnienie, które może znaleźć zaspokojenie tylko w relacji z Nim. Ponieważ to On jest tą miłością. To On jest tym życiem w pełni, którego szukasz w różnych zastępczych tematach. To jest Jezus Chrystus. Ten, który złożył siebie w ofierze za ciebie. Ten, który nie zgodził się z tym, żebyś dzisiaj chodził pusty po tej ziemi i szedł do piekła. On się z tym nie zgodził, dlatego wbił na tą ziemię i dlatego położył swoje życie. On się z tym nie zgodził, tylko to może nie mieć w ogóle żadnego wpływu na twoje życie, jeśli ty tego nie przyjmiesz. Bo to od ciebie zależy, dokąd pójdziesz. To nie od Boga dzisiaj zależy, czy człowiek idzie do piekła, czy od nieba. To od człowieka zależy. To ty dostałeś możliwość zdecydowania, czy odpowiesz miłością na miłość, czy ją zignorujesz. Jeśli zignorujesz miłość, którą Bóg okazał tobie, to na własne życzenie pójdziesz tam, gdzie tego Boga nie ma, gdzie nie ma tej miłości. Na własne życzenie pójdziesz do piekła. To jest największa tragedia. To jest największa tragedia, którą będziesz wspominał wiecznie, bo jesteś istotą wieczną. Jesteś stworzony do wieczności. Jesteś stworzony do relacji ze Stwórcą. Jesteś stworzony do tego, żeby przepływało przez ciebie Jego życie. Jesteś stworzony do wielkich rzeczy. Mówię teraz do twojego ducha. Przypomnij sobie, skąd jesteś. I nie zgódź się z tym, co dzisiaj masz w twoim życiu. Nie zgódź się z tym stanem niezaspokojenia. Tylko nie szukaj na własną rękę po śmietnikach, ale zawołaj do tego, który może ci dać życie,
prawdziwe zaspokojenie, prawdziwą miłość, prawdziwe dobro w latach mojego życia. Taki jest Bóg, Jezus Chrystus.